gdy stajemy się eremitą, wchodzimy do naszego wnętrza, spotykamy się z naszym wewnętrznym cieniem, analizujemy sytuacje, które miały miejsce w naszym życiu, wyciągamy z nich wnioski. I tutaj po raz kolejny to powtórzę, jeżeli coś dzieje się w Twoim życiu, to często z tej pozycji ego staramy się zrzucić winę na kogoś innego, bo ta osoba tak się zachowała, albo zachowała się inaczej niż tego oczekiwałam, niż tego oczekiwałem, niż tego oczekiwało moje ego, czy to się wydarzyło. I wtedy zrzucamy tą winę, że ta osoba jest winna, to ona to zrobiła i dlatego to się wydarzyło. Gdy schodzimy do postaci eremity, do pozycji eremity, to szukamy również naszego własnego cienia. Dlaczego ta sytuacja miała miejsce w naszym życiu? Co jest jeszcze w nas, co należy przepracować, od czego się uwolnić, co przetransformować? Bo przecież jeżeli coś się wydarzyło, to nie jest takie łatwe, że tylko ktoś jest winny, tylko my sami również jesteśmy w czymś winni. I to był dla mnie taki tydzień wyszukiwania moich własnych błędów, zastanowienia się, co zrobiłam źle, gdzie się aktywowały moje wady, nad czym powinnam popracować. I zawsze, gdy pojawia się eremita, do tego Cię zachęcam, aby przestać zrzucać winę na kogoś, tylko szukać swojego wewnętrznego cienia, czyli co jest jeszcze we mnie, że przyciągam takie sytuacje, takich ludzi, co powinnam jeszcze przepracować i usunąć, czy co powinienem przepracować, co powinienem usunąć. I tak eremita, powiązany poprzez ten kolor czerwony z archaniołem Urielem, to jest postać anielska, archanielska, która pomaga Ci popatrzeć, zobaczyć Twoje wady, zobaczyć Twoje słabości i przemienić je w siłę. Eremita wchodzi w ciemność, ale szuka światła. I dzisiaj, mimo że nadal jesteśmy na serii spotkań 190, otrzymujemy niesamowite przesłanie, że już to światło znalazłaś, ja również je znalazłam, czy znalazłeś, bo przechodzisz na inny poziom. Czyli już masz za sobą niesamowity proces transformacji i przemiany i poprzez to, czego udało Ci się dokonać, już jesteś w tej kryształowej, diamentowej komnacie wypełnionej światłem, ale teraz jeszcze są pewne rzeczy, na które należy zwrócić szczególną uwagę, ale o tym za chwilę. Czyli eremita spotyka się z wewnętrznym cieniem, szuka światła w ciemności i dzisiaj znajduje to światło i co dalej?